Kochani, skłonimy swoje czoła, pomodlimy się jeszcze ten raz przed Słowem. Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za to, że kolejny raz możemy sięgać po Słowo Twoje. Wiemy, że Słowo Twoje jest żywe, skuteczne, działające. Że nie jest to tylko jakiś próżny czas, ale jest to wartościowy, pożyteczny, wspaniały czas społeczności z Twoim Słowem. Działaj w nas poprzez Ducha Świętego i niech Tobie będzie chwała. Amen. Amen. Kochani, mam nadzieję, że wypoczęliście od wczoraj, wyspaliście się i mam nadzieję, że ta noc była inna. Tak? Dzięki Bogu, dzięki Bogu. Kochani, będziemy już teraz sięgać po Boże Słowo, rozważać je i pozwólcie, że troszkę przypomnę i poniekąd troszkę jeszcze skrócę, przedstawię to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, co rozważaliśmy wczoraj. Na pierwszym wykładzie od samego początku mówiliśmy o tym, że człowiek jest zły dla tych, którzy nie byli. To nie było zbyt zachęcające, ale musieliśmy to usłyszeć. Człowiek jest zły. Od początku do końca rodzi się ze złą naturą, ze złą skłonnością. Ale pojawił się pewien problem, to rozważaliśmy. Problem polegał na tym, że Bóg jest dobry, że Bóg jest dobry. Więc jak pogodzić te dwie zupełnie skrajne osobowości? O tym mówiliśmy na drugim i trzecim wykładzie. To ten pokój i pojednanie przyszło przez Jezusa Chrystusa. Później mówiliśmy o uwolnieniu i uzdrowieniu, a dzisiaj, drodzy słuchacze, przyjaciele, drogi zboże, będziemy mówić o zwycięskim życiu. O tym, co powinno być obecne w życiu człowieka, który się nawrócił. Tak powinno być. Pan Jezus, mówiliśmy o tym wczoraj, został zabity na krzyżu. Tam zmarł. Śmiercią, można powiedzieć, męczeńską, w tragedii, w wielkim cierpieniu. Ale to nie był koniec. Po trzech dniach, jak mówi Boże Słowo, z martwych wstał. Mocą Boga Ojca został podniesiony do życia. Tak powiada Słowo. I niech mi będzie wolno tak to skomentować. Zaczęło się życie. Zaczęło się życie nie tylko w tym przypadku, ale zaczęło się życie także i innych ludzi, którzy oczekiwali na moc z góry. Wówczas zaczęła się napędzać ta lokomotywa wiary i chrześcijaństwa. Od tamtej pory chrześcijaństwo zapanowało praktycznie na całej ziemi. Dzisiaj po krańce ziemi głoszone jest to poselstwo i ono się nie zmieniło. Bez przerwy jest takie same. Kochani, być może wczoraj zjedliście tak naprawdę po raz pierwszy w życiu pełnowartościowy posiłek duchowy. Ale tak jak z życiem człowieka, w fizyczny sposób, nie można poprzestać na jednym obiedzie. Nie można dzisiaj zjeść obiad i przez całe życie już więcej go nie jeść. Nie można raz zjeść posiłku, choćby nie wiem jak bardzo wartościowy był, i tak po prostu już pozostać. Z chrześcijaństwem i z wiarą jest podobnie. To należy pielęgnować. O to należy dbać. Duszę trzeba karmić każdego dnia. Kochani, pewnego razu Pan Jezus zobaczył tłumy za sobą. Tłumy ludzi, którzy szli za Jezusem, ponieważ On ich nakarmił, ponieważ On zorganizował jakieś ciepło, ponieważ przy Nim było dobrze. Ale kiedy wiem, co rodziło się w Jego sercu, być może jeszcze pamiętał to, że te tłumy ludzi z powodu tylko tego, że się najadły, chciały obwołać Go Królem, Panem, Zbawicielem. I być może Ty podczas tych dni skupienia dobrze się najadłeś, przeżyłeś super błogosławiony czas, było Ci ciepło, dobrze się wyspałeś i na tej podstawie jesteś w stanie powiedzieć, że Pan jest Królem. Ale powiem Ci jedno, życie się zaczyna, życie idzie dalej i to się okaże,
Czy to nie był tylko taki dobry czas dla ciebie i tylko to nie spowodowało, że jesteś w stanie powiedzieć, że Pan Jezus jest królem? On wówczas odwrócił się i powiedział: ten, kto bierze krzyż swój na siebie, każdego dnia może być uczniem moim. I wówczas te tłumy się rozeszły. Zostało być może niewielu. Wiecie, z chrześcijaństwem jest tak, że nie wystarczy raz uwierzyć. Nie wystarczy, że ja gdzieś tam 8 lat temu uwierzyłem. Wierzyć trzeba cały czas. To nie wystarczy, że raz uwierzyłem. Wiara ma być każdego dnia w moim życiu. To nie wystarczy, że raz pokutowałem kiedyś tam 8 lat temu i mam sprawę załatwioną. Nie. Pokutować należy cały czas. O tym przecież czytał brat pastor, który na początku prowadził, dzisiaj cytował słowo. On odpuszcza twoje winy. To znaczy, że każdego dnia będziesz tego doświadczać. Kochani, więc chrześcijaństwo nie polega tylko na tym, że wychodzisz do przodu i załatwiona jest jakaś sprawa i idziesz w swoją stronę. Wcale na tym to nie polega. Chrześcijaństwo to jest życie z Bogiem każdego dnia. Na tym polega chrześcijaństwo. Dlatego będziemy o tym mówić. Zwycięskie życie. Dlaczego ten temat jest tak ważny dla was, dla nas? Dlaczego ten temat jest tak ważny? Ponieważ cytowany już wcześniej fragment w Ewangelii Mateusza. Wczoraj cytowałem ten fragment, otwórzmy sobie jeszcze raz. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że duch nieczysty opuszcza człowieka i wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. I mówiliśmy o tym, że wtedy wraca do tego swojego poprzedniego mieszkania. Ono okazuje się być innym mieszkaniem. Tam, gdzie stały stare graty, już nie stoją. Tam, gdzie stały jakieś stare śmieci, oto zostały wymiecione. I co więcej, jest to pomieszczenie przyozdobione. Ale czytamy dalej. Ale oto on wraca gdzieś i zabiera za sobą kumpli. I próbuje dostać się z powrotem do tego miejsca, w którym zawsze mieszkał. Dlatego jak wielkim to jest tematem, aby od dzisiaj, jeśli wczoraj albo dzisiaj przeżyłeś coś z Panem, aby iść w wierze każdego dnia, aby być blisko Pana każdego dnia. Ponieważ tuż za rogiem, jak powiada, jak mówił Bóg do Kaina, tuż za rogiem czyha grzech. Tuż za rogiem, tuż za drzwiami czyha na nas grzech. Więc jak ważny to jest temat. Albo jeszcze inny fragment, kiedy Pan Jezus spotyka uzdrowionego. Mówi: odtąd idź i nie grzesz, aby ci się co? Gorszego nie stało. A więc skoro coś przeżyłeś, to w tym trwaj. Skoro czegoś doświadczyłeś, idź w tym. Idź w mocy tego, czego doświadczyłeś każdego dnia. I pielęgnuj to. Pielęgnuj i nie zaniedbuj. Będę o tym mówił, jak to się dzieje, że możemy to pielęgnować, albo jak to robić. Będziemy chcieli to powiedzieć, ponieważ ten temat opiera się jakby na trzech filarach. Na trzech sztywnych filarach, których nie wolno zaniedbać. Ale niech mi wolno jeszcze jeden taki przykład przytoczyć. Wiecie, zwycięskie życie chrześcijańskie polega przede wszystkim na tym, że jest ta cudowna równowaga świadomości tego, kim jest Bóg, a kim jestem ja. To jest, jak tego nie zaniedbamy, jak to będzie w odpowiednim proporcjach, w odpowiednich proporcjach, wtedy jesteśmy w zwycięskim miejscu. Ponieważ wielu ludzi gdzieś się pogubiło i stwierdziło, że Bóg, no wiecie, jest tak pełen miłości, tak pełen łaski, taki święty Mikołaj z workiem prezentów każdego dnia dla ciebie. I gdzieś zapominają o tym, że jest sprawiedliwy, pamiętacie, mówiliśmy o tym wczoraj. Zapominają o tym, że jest dobry, mówiliśmy o tym wczoraj, na czym polega ta dobroć. Myślą, że jest dobry tylko w ten sposób, że ciągle chce dawać dobre rzeczy bez względu na to, co robisz w życiu. Ale wiemy, że tak nie jest do końca. Bóg jest sprawiedliwy i nigdy z tej sprawiedliwości nie zrezygnował.
Więc wielu ludzi dzisiaj traktuje Boga jak świętego Mikołaja. Nie tylko tego 6 grudnia, ale każdego dnia. I więc tutaj się pomyliło, tutaj się pomylili, ponieważ są bardzo roszczeniowi. Boże, Ty masz mi dać. Boże, ja to chcę mieć. Boże, Ty musisz mi to dać. I tak dalej, i tak dalej. Chcą wymuszać na Bogu coś, czego być może On nie chce wcale dać. Ale jeszcze inni poszli w drugą stronę. Powiadają, że skoro Bóg stworzył wszystkie zwierzęta i one rozradzały się i rozmnażały według swojego gatunku, a na końcu Bóg stworzył na obraz swój, na podobieństwo swoje człowieka, to skoro krowa rodzi krowę, skoro pies rodzi psa, skoro inne zwierzę rodzi inne zwierzę, to skoro Bóg zrodził człowieka, to kim jest człowiek? I wielu ludzi pomyliło się, bo myślą, że są bogami. Więc i tutaj się pomylili. Nigdy nie myśl w ten sposób. Bóg jest jeden, a my jesteśmy tylko ludźmi. Powiada psalm i ja się pod tym podpisuję. Czymże jest człowiek? Albo w innym miejscu. Człowiek jest tylko prochem. Więc jak on chce dorównywać Bogu? Mówiłem o tym wczoraj, że tym podstawowym grzechem w Edenie było to, że chcieli być jak Bóg. Oto przyszedł kusiciel i powiedział, zjedz owoc, będziesz jak Bóg. Jakież pokuszenie, być jak Pan Bóg. Teraz ja będę mógł się przechadzać w powiewie, po ogrodzie. Teraz ja będę mógł mieć tą świadomość, może ja zapanuję nad tym wszystkim. Być może to rodziło się w sercu człowieka. Godny pożądania jest dla zdobycia mądrości ten owoc, powiedział wówczas człowiek. Więc od początku świata towarzyszy ludzkości ta jedna podstawowa, błędna pokusa. Chce być jak Bóg. I dlatego dzisiaj wielu pseudonaukowców bawią się w Boga, kopiując gdzieś tam w genetyce, próbując tworzyć życie. Chcą oddalić gdzieś Boga na bok i dzisiaj powiedzieć, to ja mam prawo, to ja dzisiaj decyduję, to ja jestem Panem. Ale Bóg nigdy nie zrezygnuje ze swojego tronu. On jest Bogiem i tylko On. Kochani, więc musi być ta błogosławiona równowaga świadomości tego, kim jest Bóg i kim jest człowiek. I podam wam pewien przykład i mam nadzieję, że zrozumiecie go tak, jak powinien być zrozumiany. Gdy spotkasz się, albo pewien człowiek, wyobraź sobie taką sytuację. Człowiek, który, tak jak tutaj ktoś wczoraj mówił, zarabiałby 5000 dolarów dziennie. Wziąłby cię zaprosiłby cię na spotkanie, na jakąś wykwitną kolację do restauracji ze swojej półki. Zaprosiłby cię na tą kolację, zamówilibyście jakiegoś homara, kawior i inne rzeczy, bardzo drogie. I tak jedlibyście i rozmawiali, ten człowiek by opowiadał o swoim biznesie, o swoich zarobkach, o tym, co ma, że stoi jakaś jedna wieża, druga wieża jego, że ma to, tamto, tyle aut. I tak rozmawiając i spędzając z nim czas, dochodzi do końca spotkania i on mówi, no to ja zapłacę za swoje, ty zapłać za swoje. I po tym spotkaniu wierzę, że zrozumiałbyś jedną lekcję. Że na pewno nie zachwycałbyś się tym, kim on jest, ale na pewno byś zrozumiał, kim ty jesteś. W jakim ty jesteś miejscu? W jakim ja jestem? Na pewno bym to zrozumiał, gdybym miał takie spotkanie. I na pewno szarpnęłoby to moim portfelem. I jeśli do tej pory nie zrozumiałbym, to po tym rachunku na pewno już bym zrozumiał. Wiecie, tak też jest troszkę z Bogiem, że kiedy przebywamy z Nim, kiedy karmimy się Jego obecnością i tylko wtedy jesteśmy w stanie gdzieś to wyczuwać, wyczuwać to w sercu, kim On naprawdę jest, a kim ja jestem. Ludzie, którzy z Nim nie przebywają, dochodzą do takich bzdurnych wniosków, o których mówiłem przedtem.
O tym, że są bogami, albo o tym, że Bóg jest świętym Mikołajem. Więc tylko ci, którzy z Nim nie przebywają naprawdę, którzy Go nie szukają, którzy myślą, że sami lepiej wiedzą. Ale nadzieja dla ciebie, aby zrozumieć, kim jest Bóg, kim On naprawdę jest i kim ja naprawdę jestem, kim ty naprawdę jesteś. Ta świadomość przychodzi tam za zamkniętymi drzwiami. Kiedy wrócisz do domu, zamknij za sobą drzwi. Wejdź do swojego pomieszczenia, klęknij na kolanach, popatrz w górę i zacznij się modlić. I On będzie cię kształtował. Każdego dnia będzie ci mówił. Będzie twoje poznanie wzrastało. Bóg nagle będzie stawał się większy. Jakiś wspanialszy. Będziesz Go jeszcze bardziej poznawać. Bez przerwy przypominają mi się słowa Jana Chrzciciela. Ja muszę maleć. Ja muszę stawać się mniejszy. Ale On musi wzrastać. I takie powinno być nasze życie każdego dnia. I powiem tak, że to jest właśnie zwycięskie życie. Kiedy On wzrasta w naszym życiu, a kiedy my stajemy się mniejsi. Trzy filary zwycięskiego życia. To po pierwsze modlitwa. Społeczność z Nim każdego dnia. Po drugie, czytanie Bożego Słowa. Zagłębianie się w tych cudownych słowach, które sam Bóg posłał do człowieka. I po trzecie, to Kościół, społeczność, bracia, siostry. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 6 wiersz. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej. I przyszedłby szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Kochani, chcę wam coś powiedzieć, że zwycięskie życie ja rozumiem tylko w jeden sposób, że jest to owocne życie. Jeśli mówimy o chrześcijaństwie, to zwycięskie życie zawsze będzie podyktowane owocami. Zwycięskie życie to nie jest po prostu życie. To jest życie, które przynosi owoce. To jest życie, w którym manifestuje się natura Boga w życiu człowieka, Jego prawo, Jego charakter, Jego słowa, podejście do ludzi, więc owoce ducha. To jest zwycięskie życie. Zwycięskie życie to nie prowadzenie krucjat ewangelizacyjnych, na których nawracają się tysiące. To nie jest zwycięskie życie stanąć tu na dniach skupienia i głosić do tłumów ludzi. To nie jest zwycięskie życie. Zwycięskie życie polega na tym, że ja będę każdego dnia w moim domu, w mojej pracy przynosił owoce. Na tym polega zwycięskie życie. Więc nie jestem zwycięzcą, głosząc do was. Zwycięzcą w moim życiu codziennym będę wtedy, kiedy będę trwał w społeczności z Bogiem, kiedy nie zapomnę czytać słowa i kiedy będę w kościele z braćmi, z siostrami przebywał i się karmił. Na tym polega zwycięskie życie. Więc niech ci nikt nie mówi, że aby zwycięskie życie prowadzić, musisz być jakimś wielkim ewangelistą, kaznodzieją, pastorem. Nie. Możesz być najmniejszym ze wszystkich, ale przynosić owoc taki, który Panu przyniesie wielką, wielką chwałę. Na tym to polega. Kochani, zechciejmy omówić ten pierwszy filar, modlitwę. Przypowieści Salomona, 8 rozdział, 36 wiersz. To taki fragment, który wynalazłem i którym chcę was uświadomić, co dzieje się z człowiekiem, z duszą człowieka, kiedy zapomina szukać Boga. Lecz kto mnie pomija, inne tłumaczenie mówi, lecz kto mnie nie szuka, zadaje gwałt nie Bogu, własnej duszy, nie Panu. Zrobisz przykrość, choć on też pewnie się będzie smucił z tego powodu. Ale największą przykrość zrobisz własnej duszy. Samemu sobie zadasz gwałt.
Uderzysz samego siebie, jeśli zapomnisz o Panu. Kiedyś dawałem taki przykład. Co, jakbyś się czuł, gdyby na tych dniach skupienia, w ciągu tych kilku dni, ktoś związał ci ręce, posadził gdzieś w kącie na krześle, związał ci usta i nie dawał ci ani jeść, ani pić. Gdzieś tam obok toczyłaby się to całe wydarzenie, a ty związany siedziałbyś tam i nikt by się tobą nie interesował. Powiem ci coś, tak się czuje twoja dusza i tak się czuje moja dusza, kiedy nie pozwolisz jej robić to, czego ona pragnie. A dusza zawsze pragnie Boga. A ożywiony duch zawsze chce Bożych spraw. Duch świadczy przeciwko ciału. Ciało świadczy przeciwko duchowi. Więc jeśli pielęgnujesz cielesne zachcianki, wiedz, że twoja dusza cierpi gwałt. Ale bardzo pouczające jest to, że Bóg właśnie o duszę się upomni. Właśnie o tą duszę, którą włożył w ciebie. Powiada Boże Słowo, zazdrośnie chcę mieć tego ducha, którego włożył w ciebie dla siebie. Więc to jest Jego pasją, mieć twoją duszę i mieć twojego ducha właśnie dla siebie. Jeśli ty go związujesz, jeśli gdzieś odrzucasz go, zadając mu gwałt poprzez to, że nie szukasz Boga, to czynisz sobie wielką, wielką szkodę. I Bóg, tak jak już powiedziałem, i będzie oczekiwał odpowiedzi i w tym temacie. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Będziemy czytać o tym, że On jest krzewem winnym. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Zastanów się przez chwilkę nad tym pięknym porównaniem. Oto jest pewna winnica i przechadza się po niej ogrodnik. To jest Bóg. Jest tam zasadzony krzew winny. Ten taki pień, on jest gruby, masywny, pełen tego ożywczego soku, jest mocno zasadzony w tej winnicy. I czytamy, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, ten ogrodnik po prostu odcina. A każdą, która wydaje owoc, ogrodnik oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. To mówił do uczniów. Więc trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu. Sama latorośl, sam ten pęd, który idzie z tego krzewu winnego, gdybyś go odciął, nic nie jest w stanie zrobić. Nie jest w stanie wydać owocu. Po prostu zeschnie. Nic z niego nie będzie. Więc jak ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Kochani, to, czego Bóg chce widzieć przez nasze życie, to, co chce obserwować przez nasze życie, to owoce. Każdego dnia. To nie wezwania, to nie wychodzenie do przodu i tylko jednorazowo, ale owoce każdego dnia. To być może był tylko zaczyn. To być może był tylko początek. Ale droga stoi przed tobą. Życie stoi przed tobą. Dzisiaj pojedziesz do domu. Trwaj w tym. Trwaj w Panu. Nie zapominaj Go. Skąd wiesz, że coś jest dobre i że się Bogu podoba? Albo skąd wiesz, że coś jest dobre, a coś jest złe? Gdzie ludzie mówią różne rzeczy. Jedni mówią, że homoseksualizm jest właściwy, dobry. Inni mówią, że jeszcze jakieś inne rzeczy. Być może nie będę już przykładów dawać. Ale świat jest tak naprawdę podzielony. Jedni mówią, że to jest właściwe. Inni mówią, że coś innego jest właściwe. Świat jest pomieszany. Nikt nie wie. Wszyscy myślą, że wiedzą. Tak naprawdę nikt nie wie. Wielu fachowców, wielu polityków wypowiada się, myślą, że wiedzą. Tak naprawdę każdy się ze sobą kłóci. Tyle jest zdań,
ile jest Polaków. Ktoś kiedyś powiedział. Więc, kochani, skąd wiesz, że coś jest dobre i skąd możesz to wiedzieć? Gdybym cię zaprosił na miesiąc, na 2 miesiące albo na rok, abyś zamieszkał ze mną, z pewnością po tym roku mógłbyś napisać cały esej o mnie, co lubię i co lubię jeść, czym się brzydzę, co mi się nie podoba, jak się zachowuję, co robię każdego dnia, co sprawi mi przyjemność, jaki prezent mi kupić, żebym był zainteresowany. Będziesz wiedział po prostu wszystko. Więc jak jest z Bogiem? Czyż nie jest tak samo? Jeśli będziesz z Nim spędzać czas, jeśli Go pokochasz, spędzisz z Nim czas każdego dnia, czyż nie poznasz Go lepiej? Czyż nie pozwoli On na to, abyś Go poznał? Pewnie, że tak. Kochani, gdybym mówił i gdybym się żalił wam, wiecie co, ja nie wiem, co tam jest we Wrocławiu, ja nie znam tych ulic, nie wiem, co jest na tych drogach, gdzie znajdę McDonalda, gdzie znajdę jakieś inne sklepy, inne rzeczy. Nie wiem. Pewnie odpowiedziałbyś mi, wiesz co, bo nigdy tam nie byłeś. Albo ponieważ tam nie przebywasz, nie mieszkasz tam. Czyż z Bogiem nie jest tak samo? Jeśli ktoś nie wie, co na drogach Bożych znaleźć, jeśli ktoś nie wie, co jest dobre, co złe, czyż po prostu odpowiedzią nie jest, że nie jesteś z Nim? Że nie przebywasz z Nim? A więc ten, kto przebywa z Nim. Jest taki fragment w przypowieściach Salomona. Już nie udało mi się go znaleźć, ale z tydzień temu na niego natrafiłem. Taki fragment, który mówi, że bezbożny nie wie, co jest dobre. Nie wie. Pewne rzeczy mu się wydają. Wiecie, ci, którzy dzisiaj są pod szyldem islamu, oni myślą, że czynią dobrze, zabijając innych ludzi. Jedni myślą tak, drudzy tak. Więc bezbożny nie wie, co jest dobre. Ale ten, który trwa w Bogu, już teraz parafrazuję, wie wszystko. Wie wszystko. Więc jest taki fragment, więc zapamiętajmy go. Więc ten, który trwa w Bogu, ten, który szuka Go, który ma społeczność z Bogiem, wie wszystko. To jest pewna obietnica i pewien dar, który masz właśnie z tej społeczności z Bogiem. Więc poznajesz Go właśnie wtedy, gdy z Nim przebywasz. Józef, człowiek Starego Testamentu, powiedział, nie godzi się do żony Potyfara, która go chciała skusić, aby się z nią przespał. Chciała go skusić, a on powiedział, nie godzi się, abym uczynił tą niegodziwość i zgrzeszył przeciwko komu? Bogu. A skąd wiedział, że to jest grzech przeciwko Bogu? Skąd wiedział, że Bóg brzydzi się tym, aby sypiać z tą kobietą? Skąd wiedział, że Bóg nie chce tego, żebym sypiał z kim popadnie? Nie było wcześniej dekalogu. On wiedział to dlatego, ponieważ znał Boże serce. Ponieważ z Nim był. Jest napisane, o tym też było jakiś czas temu mowa, że Bóg był z Józefem. Dlaczego? Bo Józef był z Nim. Zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was. Bliski jest Pan dla tych, którzy Go szukają i którzy wołają do Niego szczerze. A więc to jest ta relacja, której potrzebujemy, tej bliskości Pana. I powiem tak, kiedy On jest blisko, czy już to nie jest zwycięskie życie? Kiedy On jest blisko, kiedy mamy Go po prostu obok, to już powinno być zwycięskie życie chrześcijańskie. Idziemy dalej, ponieważ kolejnym filarem, i tu też bym chciał coś powiedzieć, jest czytanie Słowa Bożego. Być może będzie to taki szybki przeskok, ale pamiętaj o tym. Już kończąc tamten pierwszy filar, nie zapomnij szukać Boga. Przytul się do Niego. Tak pragnąłem, mówi Bóg w Księdze Jeremiasza, tak pragnąłem, aby Izrael przylgnął do mnie, jak pas przylega do bioder. Ale on nie chciał. Być może ty też dzisiaj nie chcesz, ale wiedz, Pan tego na pewno pragnie. Kochani, więc jest i czytanie Słowa Bożego. Łukasz, Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 55 wiersz. Kiedy martwy człowiek powstał wskutek spotkania z Jezusem, Jezus przyszedł, Pan nasz Zbawiciel, i ożywił z martwych pewnego człowieka, kobietę, dziewczynkę, powiedział na końcu tak.
powrócił duch jej i zaraz wstała. On polecił, aby jej dano jeść. Więc jeśli duch człowieku ożywa, zawsze będzie chciał jeść. Zawsze będzie głodny. Jeśli w tobie wczoraj czy dzisiaj ożyje duch, będzie spragniony słowa. Będzie chciał się nakarmić. Będzie chciał poznać Boga. Więc daj mu jeść. Więc nie pozostaw go głodnym. Niech twoja dusza się karmi. Poprzez słowo jesteś w stanie poznać, kim jest Bóg i czego oczekuje. Jest tyle przykładów w Biblii, tyle wartościowych osób, tyle bohaterów, tyle prostych ludzi, tyle po prostu zdarzeń, które mają za zadanie cię nauczyć czegoś, dać ci przykład, do czegoś cię zachęcić, w czymś cię podeprzeć, dać ci nadzieję, zestrofować cię, jeśli trzeba, skorygować twoje działanie, jeśli trzeba. Kochani, Boże Słowo to jest esencja naszego życia. To powinno być traktowane jak instrukcja na każdy dzień. Jozue mówi, albo Bóg do Jozuego mówi tak, w księdze Jozuego, w 1 rozdziale, w 8 wierszu. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści ci się na twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Ja różne rzeczy można tu podeprzeć i wielu ludzi by tutaj mówiło o pieniądzach, ale ja powiem o czymś innym. Będzie po prostu ci się szczęściło w twoim duchowym życiu. Będzie ci się powodziło w twoim duchowym życiu. Będziesz wzrastał, będziesz mieć po prostu życie, obfite życie. Pan Jezus przyszedł i powiedział, że przyszedł dać owcom życie i to życie w obfitości. I znowu wielu ludzi przyszło i powiedziało, Bóg chce, abyś miał majątek, Bóg chce, abyś miał biznes i tak dalej. Ja powiem coś innego. Bóg chce, aby twoje duchowe życie obfitowało. Takim życiem On chce, aby się ono manifestowało. Aby ono było pełne tego życiodajnego soku, wody życia, która się manifestuje na wszystkich obok. Więc o to w tym wszystkim chodzi. Więc jeśli będziesz trwał w Słowie, jeśli będziesz go studiować, rozważać, jeśli potraktujesz go fair, to ono da ci tą szczęśliwą drogę, powodzenie na twojej drodze duchowej. Bo przecież to w taki prosty sposób można wytłumaczyć. Nagle przeczytasz, że Słowo mówi nie kradnij. No więc uratuje cię to od porażki. Bo gdybyś tego nie przeczytał, ukradłbyś coś i wylądował w więzieniu. Więc przeczytasz nagle, jeśli będziesz czytał słowo, nie kradnij. Więc nie będziesz kradł i nie trafisz do więzienia, więc ci się poszczęści. Można tak powiedzieć, bardzo prosto ujmując. Więc kochani, traktujmy Boże Słowo jak słowo, które jest ważne dla nas. Jako pokarm dla naszej duszy. Drugi list do Tymoteusza. Znany fragment mówi tak, że całe słowo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, właśnie do wykrywania błędów w twoim i moim życiu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc poszczęści się twojej drodze, więc przygotujesz całe swoje życie, całe swoje ciało, swoją duszę. Przygotujesz, jeśli będziesz trwał w społeczności z Bogiem poprzez Słowo Boże. I to słowo, które tak często cytuję. Panie, dokąd pójdziemy? Do książek? Do jakichś poematów? Do literatury nie wiadomo jakiej? Ty masz słowo żywota wiecznego. Ty masz słowo żywota, a więc Ty masz te słowa, które mogą dać życie i ja je chcę. Więc niech tak właśnie, niech takie będzie i wasze serce. Po trzecie, to jest ten trzeci filar. Trzecim filarem zwycięskiego życia chrześcijańskiego jest po prostu przebywanie w społeczności, gdzie są wierzący ludzie. Oto czytamy w 1 liście Piotra, w 5 rozdziale, 8 wierszu. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł.
Chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Kiedy dzisiaj w niedzielę być może włączysz sobie jakiś tam program przyrodniczy i będzie akurat o polowaniach lwa, o polowaniach jakichś lwów, lwic, to zobaczysz, jaką technikę one stosują. Najważniejsze jest to, aby odciągnąć swoją ofiarę ze stada, aby gdzieś ją odciągnąć na bok. I tą technikę stosuje też diabeł. Jeśli ty odejdziesz z kościoła, gdzieś tam pomyślisz sobie, ja sobie sam poradzę. Ja sam sobie poradzę. Jestem kowalem swego losu. Bóg i ja. I to wystarczy. To tak naprawdę wystawiasz się na poważny atak ze strony diabła. Szybko cię znajdzie i szybko będzie nad tobą pracował. Ponieważ on szuka, aby wyciągnąć, aby wyrwać, odłączyć i już się tobą zajmie. Pan Jezus powiedział, że mamy być razem, że mamy być jedno. Nie, że mamy być jednym, ale mamy być jedno. Więc on polecił, abyśmy byli zgromadzeniem, które jest jednomyślne, a nie, żebyśmy byli gdzieś pojedynczymi ludźmi zostającymi w domu. Więc kochani, to jest bardzo istotne. Poza tym oczekujemy tego, że Bóg będzie nas kształtował. A Salomon mówi, że żelazo kuje się żelazem. A człowieka kuje się niestety człowiekiem. Więc to jest bardzo pożyteczne i bardzo wartościowe, że kiedy przychodzisz do zboru, kiedy trwasz w społeczności, są bracia i siostry, wielokrotnie będą musieli cię przekuć. Wielokrotnie będą musieli cię przeszlifować. Ale to jest właśnie to, czego Bóg oczekuje. Ponieważ On jest garncarzem, a my jesteśmy gliną w Jego rękach. I On będzie nas kształtował. I jednym z Jego narzędzi jest to, abyśmy wzajemnie się kształtowali. Kochani, krzew winny, choćby nie wiem, jaki był ubogi, w latorośle, to jeśli mówimy o owocach, to popatrzcie, nigdy nie ma jednego. Zawsze jest jakaś kiść, choćby nie wiem, jak była uboga. Zawsze jest tego wiele. Z krzewu zazwyczaj wiele latorośli wychodzi. Rzadko kiedy jeden, chyba że ogrodnik obetnie. Ale zawsze tego jest wiele. Więc już nawet ten obraz mówi, że Bożym planem był Kościół. Bożym planem było zgromadzenie wielu ludzi, którzy będą w jednym duchu wielbić Boga. Więc Kościół jest bardzo ważny. A poza tym to jest niesamowicie istotne i ważne, ponieważ tego oczekujemy. Gdzie dwóch lub trzech, tam On jest pośród nich. Nigdzie nie przeczytasz, że gdzie jeden zgromadza się w imieniu. Nie w ten sposób. Ponieważ wydaje mi się, że ktoś, kto chce na własną rękę szukać Boga, na własną rękę gdzieś buntuje się od Kościoła, od zgromadzenia dzieci Bożych, on tak naprawdę nie chce szukać Boga, bo dawno by go znalazł w tym zgromadzeniu. Kiedyś jest taki fajny przykład. Pewien człowiek, który tak bardzo chciał szukać Boga w swoim życiu i pomyślał sobie, odłączę się od ludzi i pójdę tam gdzieś na pustkowie, na pustynię. Zrobię sobie jakąś pustelnię, jakąś jaskinię, pieczarę, tam się skryję, tam będę miał niesamowity czas z Bogiem. Tam będę Go poznawał, będę po prostu żył do końca życia, tak spędzę swoje dni na tej niesamowitej relacji z Bogiem. Ale na końcu, gdzieś u końca jego życia, gdzieś tam już pod koniec jego życia, Bóg do niego przemówił i mówi, co ty robisz, człowieku? Gdzie ty jesteś, człowieku? To były czasy, można powiedzieć, Quo Vadis, czasy tam starożytnego Rzymu, kiedy na arenach chrześcijanie ginęli. Ja nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, gdzieś ją po prostu słyszałem, ale jest bardzo wymowna. I ten człowiek pewnego razu zrozumiał, że życie chrześcijanina nie polega na byciu samotnym, ale życie chrześcijanina polega na tym, aby mieć wpływ na innych i aby inni mieli wpływ na ciebie. Więc ten człowiek zrozumiał i pewnego dnia wyszedł na środek areny. Wyszedł na środek areny i powiedział stop, chciałbym, aby to już miało koniec. Ta śmierć tych ludzi, którzy byli pożerani przez zwierzęta, aby to się zakończyło. Oczywiście wyrok na niego padł. Miał być stracony.
Ale tak to podziałało na lud. To jego kazanie tak podziałało na lud, że od tamtej pory zaprzestano tych igrzysk. Tak jak mówię, nie wiem, czy to jest sprawdzona historia, ale podoba mi się, wymowna. Więc kochani, gdzie dwóch lub trzech, tam ja jestem pośród nich. I to, co już powiedziałem, Bóg chce, abyśmy byli jedno. I jeśli nie podoba ci się Kościół, to z pewnością nie spodoba ci się niebo, bo tam nie będziesz sam. Tam będzie wiele, 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 wiele ludu. Wiele ludu, niepoliczalny lud. I być może dzisiaj na kogoś krzywo patrzysz. Oj, będziesz musiał na niego patrzeć całą wieczność. Więc kochani, niech to słowo jest dla nas też zachętą. Dla ciebie, który być może podejmujesz dzisiaj albo wczoraj tą piękną wędrówkę za Bogiem. Być może wczoraj podjąłeś tą wspaniałą, wspaniałą decyzję. Bóg cię ożywił. Stałeś się nowym stworzeniem. Trwaj w tym. Idź, skoro uwierzyłeś, to wiesz. Skoro pokutowałeś, pokutuj dalej. Niech twoje życie będzie przepełnione tymi owocami. I wydawaj owoce. Wydawaj owoce. To nie jest wszystko, co tu przeżyłeś. To, tak jak już powiedziałem, to, że wyszedłeś naprzód tutaj, to, że ktoś się nad tobą pomodlił, to wcale nie jest wszystko. To wcale nie jest nawet sedno sprawy. Sedno sprawy zaczyna się dalej. Idzie dalej. Życie będzie toczyć się dalej. Idź z Bogiem i niech ci Bóg błogosławi i niech cię posila, a trwaj przy Nim. Zwiąż ten pas relacji z Bogiem. Przylgnij do Niego, jak pas przylega do bioder. Tak jak dzisiaj spięty masz pas, tak się z Nim złącz i trwaj w Nim. Halleluja. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Amen.